Było po prostu, za dużo było bezwzględnych komentarzy. Ja nie mówię, że każdy nie ma prawa mieć swojego zdania. Ma, ale to zdanie musi być w jakiejś formie, a ta forma była niedopuszczalna. Ktoś powie, niedopuszczalna była forma tej rozmowy, ale to jest ich sprawa, no, to jest ich życie. Tak ze sobą porozmawiali, takie to były emocje, my nie znamy ich do końca, nie wiemy, jakimi są ludźmi. Ocenić kogoś tak, wyrzucić go do kosza jest bardzo łatwo. Trzeba się przyjrzeć sobie i trzeba trochę się powściągnąć, jakoś tak spojrzeć w siebie z uczciwością. Ja nie wiem, czy ja bym miała prawo kogoś tak skomentować, sama znając swoje jakieś niedostatki.